Hej, witam wszystkich. Jak widzicie, ja już sobie siedzę. Jest 7:20 rano. Sztangę już mam przygotowaną, tylko dam ją na ławeczkę, na której siedzę. I robimy dzisiaj triceps. Zrobimy 3 ćwiczenia. Zaczniemy od sztangą do czoła. Dobra, na sztandze mam, tak jak mówiłem, to jest 5, 9, 11, 7 i 2,5. Więc to jest 45, 50 i 14, 64 kilo. I tym będę robił 4 serie. Oczywiście kawa. Tym razem dam sobie turbo. Będę miał bliżej. Siódma 21. A zaczniemy 22 i wydaje mi się, że co 3 minuty będzie dobrze, bo to pomoże w tym, żeby więcej wycisnąć, a tu tylko o to się rozchodzi, tłumaczyłem to przy treningu na klatkę, że to bardzo dużo daje. 22. Zaczynamy z rana. Sześćdziesiąt cztery, pamiętajcie. Dobra, jedna zrobiona. No, ten tydzień czasu, to co mówiłem, przerwy i czuję łokcie, stawy. Przy tym ciężarze. Ale to będzie tylko jedna seria. I to za chwilę minie, więc z tym nie będzie problemu. Tak, widzicie, 64 i tak już na razie sobie to zostawię, bo tym robię po 8 razy. Później zrobię na stojąco ze sztangą. Nie wiem, czy mnie tak tu będzie widać, ale przesunę trochę to. Nie będzie. 25, następna seria. Kofeina. Dziękuję za poprzedni filmik. Za łapki. Bo przy klacie wyskoczyło 25 łapek. Bardzo dużo. Myślałem, że bardziej mnie zjedziecie przy tym. I dziękuję za komentarze, bo było 16. Dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, za chwilę wskoczy, robimy następną. A ja, tak jak mówiłem wcześniej, sobie to utrwalę i jak już faktycznie dojdzie do tego, że nie będę mógł ćwiczyć, czy już będę na tyle stary, że będę mógł sobie sięgnąć do YouTube'a, bo na pewno będzie, i zobaczyć, co robiłem. 25.
Ja to źle odkładam, teraz widzę. Ja będę widział po filmiku, bo ja pierwszy raz to nagrywam, to powiem szczerze, że to nawet dobrze, bo będę widział, czy ja to prosto robię. Wcześniej to ćwiczenie możecie robić na dwa sposoby. Bo można je robić do czoła. I jak już zrobicie, tam powinno się zmieniać ćwiczenia, albo chociaż ich układ tych ćwiczeń jakoś poprzekładać, żeby ten mięsień nie był aż tak bardzo przyzwyczajony. Do tego to wystarczy wziąć, poprzestawiać, ale przy... Widzicie, nie mam jeszcze sztangi łamane. Ja do tego dojdzie, że wezmę. Chociaż tak jak mówiłem, no i nie jest mi to aż tak potrzebne, ale jednak znowu inaczej ten mięsień będzie pracował. Na tym też pomyślę, bo krążki też mam do oryginalnej sztangi, a fajnie już tak by było mieć już wszystko akurat. Ale co do tego ćwiczenia, one po jakimś czasie już mięsień się przyzwyczaja i możecie nie robić do czoła, tylko zza głowy. Bardziej pociągnąć to do tyłu i opuszczać tę sztangę bardziej i dopiero to wyciskać. Wtedy wam będzie bardziej naciągało triceps i będziecie go znowu czuć. No ja znowu robię do czoła, trochę tak za czoło. Zresztą widzicie, 27 minuta i lecimy dalej. I tak poprzednio. Wstałem, toaleta, poranna, kawa i teraz ją piję. I to wszystko. Nic nie jem, ale ledwo coś budzę, zaraz tą energię, którą mam, chcę od razu ją spożytkować na to. A wierzcie mi, 28, a wierzcie mi, że później po takim ćwiczeniu, jak się zje, chce się też spać. Bardziej mi to idzie na tą stronę, nie wiem czemu. Coś krzywo. Jeszcze jedna. To będzie 31. To będzie czwarta, później następne ćwiczenie. Dwie minuty. No tak jak mówiłem, przy drugim już mnie stawy nie bolą, już jest wszystko ok. To był ten pierwszy. Czy nie rozgrzane? Nawet jak się rozgrzewacie, to i tak będzie boleć, i tak będzie boleć. Wyjdzie mi to wszystko na starość. Ale na razie się tym nie przejmuję. Dobra. To miał być, kurde, teraz wierzycie mi, że patrzę na ten zegarek, zapomniałem. 20, 22, 26,
29 i 2 po. Dobra. Ja wolę jednak stać. Bo mnie ciśnie to na kręgosłup. Ostatnia do czoła. Później na stojąco. Zza głowy. Szkoda, że się pogoda zepsuła, bo tak to bym zrobił już. Chciałem zrobić dipy, ale no niestety chciałem zobaczyć, ile tego robię, bo dawno nie robiłem. Tak jak mówiłem, że ja zaczynam robić przy klacie, to tylko zmieniam na końcu. Robię dipy na trzecią. Na trzecią robię skos do góry głową. I no teraz już jestem na rozpiętkach, czyli znowu będę robił na dipy. Przejdę znowu na dipy do kuchni, tak to tłumaczyłem. 31. Za chwilę wskoczę. Najlepsza pora, wierzcie mi. Człowiek jest jeszcze zakręcony, zamulony z rana. 32. Ale energii się ma, przynajmniej na ten wiek. Lepiej go spożytkować tak. Kupiłem ostatnio, pokażę wam, paski. Wiecie do czego to jest? To jest do martwego ciągu. Chociaż ja martwego ciągu nie robię. Ale te paski mi są tylko i wyłącznie potrzebne do kaptura. Bo kaptur robię tak, jest teraz sztanga. Tak, ja mam teraz położoną, tylko że tam na tej sztandze mam, zobaczymy jak będę robił barki, bo barki robię z kapturem, 35 następna seria, żeby się nie pomylić, 34 już jest, robię barki z kapturem, ale niestety uścisk przy tam 100, bo tam jeszcze krążki po 24 kg, ale lepiej mi jest dokładać jak jest 80 i później piątki i dziesiątki, wiecie o co chodzi, bo przy klatce tak powiem zwiększam co 10 kg, także tak mi jest łatwiej. No ale te 24 założę, no i zrobię, tu mam około 150-146. I zrobiłem ostatnio 19 ruchów, ale podnoszę, będziecie zresztą widzieć, ale już tego nie idzie utrzymać, musiałem dokupić te paski, być może będzie lepiej, zobaczymy. Na razie zajmujemy się tricepsem, teraz 4 razy, tak, i mnie to w zupełności wystarczy. A na koniec 35. Tu też po 8, też 4. Następna 38. Następne trzecie
Trzecie ćwiczenie, które teraz robię na triceps, to jest hankielką. Czyli przygotuję sobie hankę na 20 kg. Położę się na ławeczce i zresztą będziecie widzieć, bo to jeszcze 3 razy tu machnę, to jest 9 minut. Ale tak jak mówię, zawsze tą trzecią zmieniam, więc przechodzę też na wyciąg i robię na wyciągu triceps w ten sposób lub po prostu jedną ręką i staję bokiem i robię tak. To mi w zupełności wystarczy. Ja wiem, że dużo by można było poprawiać. Dużo by mi powiedział ktoś faktycznie, co się na tym zna, ale powiem wam szczerze, że jeżeli chcecie takich rad, to przede wszystkim jest jedna rzecz, że do tego jest potrzebny lekarz. Musielibyście mieć wszystkie badania porobione i bo to do każdego trzeba podejść indywidualnie. A jak ćwiczycie, to dobrze wiecie, że jak wam nie wchodzi jakieś ćwiczenie, to albo je źle wykonujecie, albo faktycznie coś jest nie tak. Że wam po prostu nie wchodzi, nie? Możecie źle wykonywać, albo 37. Ale sami po sobie będziecie widzieć, jak ćwiczycie, czy to ćwiczenie faktycznie daje. A będziecie widzieć po zakwasach, bo ja dzisiaj powiem wam po tej klatce, co jest nagrana. To czuję się świetnie i wiem, że bardzo dobrze poćwiczyłem. Nic więcej mnie nie boli. Trochę przód barków tutaj, ale nic więcej. A tak to cała, chociaż nie mam tendencji do klatki piersiowej. Może dlatego, że ćwiczę, tak ćwiczę. Dobra, druga seria. Nie zmieniałem ciężaru, tu też jest 64. Ale powiem szczerze, że czuć jednak ten tydzień czasu pauzy. Tak jak mówiłem, od stycznia nie robiłem. Cały czas ćwiczyłem, tylko zmieniałem ćwiczenia te ostatnie. A może po 3 miesiącach jest lepiej zrobić ten tydzień pauzy, żeby ta regeneracja była lepsza. Ale nawet nie macie pojęcia, jak się staje z łóżka, widzi się sprzęt. No ciężko mi było ten tydzień wytrzymać bez niczego. Żeby nic nie robić, to jest jeden po, jest 39. Ale wierzcie mi, że jak wstaję, kompletnie nic mnie nie boli. Kompletnie nic. Nigdy nie wiem, jak to ustawić. Tryb nocny, tryb taki. Także ten tydzień dla mnie to było coś... Jakbym coś zgubił. Poważnie. Człowiek się budzi z rana i co? Pierwsze co się robi, to jest wysiłek, a tu nagle nic.
jakby mi ktoś, nie wiem, on tlen odebrał. Ale jednak to dużo daje, bardzo dużo. Także jak macie, to nie wiem, czy nie lepiej jest ten tydzień zrobić przerwy, a zostawić ćwiczenia te, które wchodzą i odczuwacie, że macie zakwasy, bo to od tego zależy. Albo też przy okazji zmieniać, no ale to już od was będzie zależeć. Ja wam pokazuję, co ja robię. I cały czas tłumaczę. Ja wiem, że będziecie... Ja nie wiem, czy się dobrze doliczyłem. Wczoraj patrzyłem na ten filmik, a rzadko patrzę. Ale patrzyłem, czy czegoś tam nie pomyliłem, to widziałem, że przy jednej serii też zrobiłem chyba 7 razy tylko. A przy rozpiętkach to miałem hangielki na 22,5, a nie 25. Mała poprawka. Także jednak ten poranek to może też mylić. 41 44, to będzie ostatnia i później hankielka. Tam miałem coś dokończyć, bo o czymś mówiłem, że sami chyba sobie dobierzecie. No, jak będziecie ćwiczyć, to ale tak naprawdę to ćwiczenia to jest podstawa. Wierzcie mi, że kompletnie wstaję z rana, nic mnie nie boli, rozciągam jeszcze tylko ścięgna, jeżeli chodzi o palce, żeby mi się tutaj te zrosty nie zrobiły. Nie wiem, czy wiecie o tym, że tutaj się robią przy nadgarstku zrosty, że nie potraficie palców wygiąć. Spróbujcie sobie kiedyś zobaczyć, dokąd, albo czy jak tacę, czy jesteście w stanie tak rękę dać. To też jest bardzo dobre, bo to rozciąga. A te zrosty, to oni to robią zabiegowo, rozcinają i a są na to. I też to już robię parę miesięcy, bo zaczęły mi drętwieć dwa palce. I powiem wam szczerze, że powoli mi to zanika i nie chcę nic rozcinać, tylko ja jestem przygotowany na to, że mogę ćwiczyć. Jak to idzie wyćwiczyć i z powrotem zrobić tak, żeby było dobrze, a nie bez wysiłku. Nie wiem, takiego jestem pokroju. Wolę się nie dać ciąć, a wziąć to wyćwiczyć po prostu. Bo to jest też z długich lat, niektórzy takie rzeczy mogą mieć z długich lat pracy przy czymś i nie, tych palców po prostu się nie daje w drugą stronę, albo się używa tylko przez 44. Dobra, gdzie my mamy śrubokręt? Bo potrzebna mi jest siódemka. Dobra, mam tu. Cztery, nie półtora, tylko kilo 250.
to jest 15 i 2,5, 17,5 i 2,5, 20. Tak to wygląda. To było 44, tak? Tak, jeden po 44. 22 zacząłem. 22. 25, 28. Jeden po. 31. 34. 37. 39, no. 46. To 47. I to jest trzecie ćwiczenie, które tym razem robię. Wcześniej robiłem, chwila, wyciąg, chyba wyciąg. Właśnie. 46. Tu się kładziemy. Tak jak widzicie, ja to robię w ten sposób, że daję to, nie wiem, jak to pokazać, nie robię tego tak, w ten sposób, tylko bardziej pod skosem, tak, żeby z tej hantli nie wchodziło mi tutaj i nie torowało już mi miejsca, dlatego robię to tutaj, żeby to gdzieś tutaj wchodziło, ale to jest jednak to samo. Tak samo działa. Tylko tu się rozchodzi o to, żeby mi to nie blokowało, a mogę dalej troszeczkę to przesunąć i też można, sami sobie róbcie, jak wam to. Patrzcie, co piję, kolorową. Wrzuciłem tam do tego. Ale nie kupuję żadnych suplementów, czy w ogóle suplementy diety, kto to kupuje, to nie wiem, nie mam pojęcia, to w ogóle nie działa. 47 o równej o 50. Ja bym wam odradzał w ogóle kupowania czegokolwiek. Nie wiem, ludzie wydawają, byłem ostatnio zobaczyć te paski, to ktoś kupił, no wiadomo, że białko jest potrzebne, węglowodany, wszystko jest potrzebne. Ale to wszystko macie w jedzeniu. Ja tam nie odradzam, zresztą faktycznie, ja pokazuję wam, a co jem? Mogę wam powiedzieć, co jem, wszystko. Ale jem co 3 godziny, tak, kiedyś. Aha, i pomyliłem się, jak robiłem 6 razy to kółko, bo na tym filmie z kółkiem mówię, że robiłem to po 6 razy z nóg. Teraz to robię 3, 4 serie po 3. Wtedy robiłem po 6, to nie 104700, tylko 94700, bo przytyłem 21 kilo i źle się z tym czułem. Później miałem dietetyka przez 5 dni i po 5 godzin i powiem wam szczerze, tak mi wbijał do głowy, że chwyciłem się za dietę i znowu spadłem 21, bo już ważyłem 116 czy 117, ale 94700 wtedy było i robiłem to po 6 razy, to też muszę się tutaj poprawić. Ja nie mam pojęcia, czy to będziecie oglądać. 50, ale wolę powiedzieć.
czuję, że mam zmęczenie, to jest dobrze. Może faktycznie już wczoraj po tej klatce, po tej przerwie, a przy klatce dobrze wiemy, że... Dlaczego ja tego nie obrócę? Nie. Przy klatce wiemy, że pracuje triceps, może jest zmęczony, bo to też robiłem po 8. No i oczywiście, jak widzicie, że robicie wszystko już po 8, to zwiększacie ciężar. Ostatnio zwiększyłem zaraz wam powiem, o 5 kg chyba. Ale to już wtedy stwierdziłem, że faktycznie muszę zrobić pauzę. Bo już bym tak już organizm już nie wydalał. Człowiek, ja mam dalej, to jest właśnie głupie. Człowiek myśli, że się ma dalej te 20 parę lat, a tu to tak nie jest. To organizm jednak pokazuje, szybko się męczy i w ogóle. Minutka. I zostałem przy tym 64, no to już jest jednak za dużo. Te 5 kg mogłem dodać, mogłem wziąć, zamienić te piątki, albo po prostu wrzucić kilo 250 i dać tylko 2,5, żeby zwiększyć, bo jak zwiększycie, to też wiadomo, że będziecie mieli zakwasy, o to się rozchodzi. Większy ciężar, siła idzie do góry. I tak słyszeliście ten dźwięk tych krążków. To jest najlepsza melodia. Kiedyś mi to powiedział sąsiad, że to jest najlepszy dźwięk dla niego, dla jego uszu. Jak wchodzi do siebie w domu na siłownię. Pozdrawiam go serdecznie. Dobra, 53. Następna. Już z prawą ręką ciężej, ale jak widzieliście, lewa sobie daje rady. Zresztą jak robicie klaty, to widzicie, jak to mniej więcej wygląda przy wyciskaniu, jak macie większy ciężar, jak to mniej więcej jest. Że ta jedna ręka wam zostaje. Ostatnio tak miałem, jak robiłem, ja mówię, Boże drogi. O, i to jest to. A 22 zacząłem, 32 minuty, po pół godziny, teraz mi dopiero wychodzi pod. Na 56 mówiłem, no, jeszcze się napiję. Pewnie czegoś nie dokończyłem mówić, no ale dobra. I tak będziecie przeskakiwać. Z tego co widzę po statystykach, to i tak przeskakujecie tam, gdzie ćwiczę i ile wyciskam. To jest logiczne, że nie będziecie. Niektórzy słuchają, niektórzy nie. Ale wierzcie mi, że jeżeli ktoś coś robi takiego jak ja, to ma wam coś też do przekazania. Ja tu akurat chcę przekazać nie tylko tym nowym, którzy to będą oglądać, że jak można jeszcze cokolwiek zrobić, tylko starym,
których mam na kanale, bo dużo razy mi mówili, większość była, dlatego zrobiłem na społeczności, czy Doreno Gym będzie przeszkadzał, czy jeżeli chodzi, czy to się nie będzie jakoś tam ze sobą gryzło. Ale dużo miałem też osób właśnie, którzy mi mówili 56 ostatnio. To mnie normalnie śmieszy, że przy tym muszę sobie 3 razy pomóc, a lewa normalnie idzie, jakby jej to w ogóle nie przeszkadzało. Dobra, to już jest koniec. Są 4 zrobione. To są moje 3 ćwiczenia, które robię. Te 2 pierwsze robię tak samo jak z klatką. Na szeroko, na wąsko. I jak tylko mogę, to ja mam taki styl, że jeżeli mam na tyle siły, to wyciskam to od razu. Nie robię tego, nie. Ile idzie, tyle idzie. I wtedy wiem, czy siła mi poszła, czy nie poszła. Ćwiczę identycznie. Cały czas tak samo, znaczy się. To wtedy widzę po sobie, czy idzie mi siła, czy masa mi idzie do góry, czy cokolwiek. Wy po swoich, jak będziecie zaczynać, czy już ćwiczycie, to też sami wiecie. Albo jak wam ktoś podejdzie i powie wam, albo nie wiem, rękę sobie mierzycie, czy cokolwiek. Czy jak coś robicie, a wam idzie, że nie wiem, no macie ten przyrost masy, ręka, nie wiem, cokolwiek, co mierzycie, barki, ile macie w obwodzie i widzicie, że to wam daje rady, a ktoś wam podejdzie i powie, a spróbuj tak, a spróbuj tak, a spróbuj tak, to może na was nie działać, możecie spróbować, no ale po co to wszystko niszczyć, jak to, co robicie, muszę zerknąć, 38, jak to, co robicie, w zupełności wam wystarcza. Także też się zastanówcie, faktycznie ludzie mają też dobre rady, tak samo jak ja wam teraz mówię, to ja wam mówię, jak ja ćwiczę. Możecie tego spróbować i dokończę może jeszcze o tej diecie. Jem co 3 godziny, za chwilę wejdę pod prysznic, zjem coś, cokolwiek. I za 3 godziny znowu posiłek, za 3 godziny znowu i tak 5 posiłków dziennie. Także zjadam wszystko, nic mam, kiedyś obliczałem to, jak byłem na diecie, ile tych kalorii, te BMI, to wszystko obliczałem, co do wagi ciała. Wszystko robiłem tak, żeby zjadać tylko tyle. Ale jak jem co 3 godziny i pomiędzy tymi 3 godzinami tylko piję wodę. Pamiętajcie, kawa, herbata to jest to samo, chociaż to też już jest... Kawę to też chyba już używałem, raczej już mówili, że to jest jako używka. Że też to tam wiadomo, że to apetyt. No ale jeżeli chodzi o jedzenie, nie podjadajcie. To jest moja rada. Nie podjadajcie i wierzcie mi, że ćwiczyłem te 21 kilo, spadło mi i to was zaskoczę, bo to 1,5 roku, czy niecałe 2 lata. I nie robiłem tego z powodu... Bo są jakieś diety cud. Ja wam powiem od razu, nie róbcie, nie kombinujcie, bo organizm jest taki, że możecie zrobić to w miesiąc czasu, możecie tracić ileś tam kilogramów, ale co z tego, jak woda z organizmu wam odejdzie, czy jakieś inne cudawianki. Jakieś kapuściane diety, nie róbcie tego. Róbcie to powolutku, systematycznie. Co to jest? Czas tak szybko płynie, że te 1,5 roku, czy tam 2 lata, czy rok, to w zależności jak się tam do tego przyłożycie, jak będziecie, czy będziecie faktycznie odmierzać już wagowo, czy będziecie tylko tak dobierać. Ale organizm wtedy tak na tym nie ucierpi.
Wasze organy oczywiście, o tym się rozchodzi, czy to żołądek, czy cokolwiek. A nie, że nagły spadek, to na ludzki rozum, nagły spadek takiej wagi, to jakby komuś skurczyć żołądek. Przecież on ma dalej na myśli, że on zawsze zjadał, nie wiem, na śniadanie tyle i tyle, a teraz mu wystarczy tyle. Jak to pogodzić teraz jedno z drugim? Ciężko. Nawet nie chce mi się o tym myśleć. Ale dobra. Słuchajcie, triceps zrobiony. Będzie wrzucony na kanał. Na razie niech klatka tam, bo z tego co widziałem jest... Dziękuję za łapki. W ogóle dziękuję, że to oglądacie, bo ten kółko, tak jak mówiłem, osiągnęło 25 łapek, tam było i ponad 300 wyświetleń. To i tak dużo jak na takiego typa jak ja, który wcześniej grał w Tibia. I nie gniewajcie się na mnie, że robię to, co robię, ale kiedyś wam powiedziałem, bo przecież siedziałem przy komputerze i streamowałem i ćwiczyłem. I rozchodziło się o to, że jest później ciężko jest pogodzić dwie rzeczy na raz, tak? A ćwiczenie, wierzcie mi, że to jest tak, dla mojego zdrowia, dobrego samopoczucia, nie wiem, do samodyscypliny nawet, no, wstaję z rana, już coś robię, to już jest jakiś cel i cokolwiek, no, tam też był cel, ale siedziałem cały czas przy komputerze. Ja nie mówię, że nie powrócę, także nic nie mówię, ja już kompletnie nawet nic nie piszę na temat tego, co będzie. Na razie robię to, chcę to sobie utrwalić, zrobilibyście to samo chyba w moim wieku i na moim miejscu, że rozchodzi się o to, że kiedyś sobie wejdę na IT, na YouTube'a i zobaczę, co ja kiedyś robiłem. Jeżeli komuś to faktycznie nie pasuje, to spróbujcie zrozumieć, o czym mówię, że chciałbym później kiedyś zobaczyć jeszcze, co ja kiedyś robiłem, w jakim wieku. Nie, że będę chodził z telefonem, czy będę pokazywał. Nie, to jest praktycznie do mnie, bo wierzcie mi, że większość ludzi nawet nie wiedziało, co ja robię od dłuższego czasu. Do teraz jeszcze ludzie nie wiedzą. Nie wiem, czy nawet wiedzą. Ci, co mają subskrypcję, to widzą, co teraz robię. Więc ja nie chodzę z tym i zobaczymy. Ale mogę zdradzić jedną rzecz. No, już sobie zrobiłem koszulkę jako Doreno Gym. I będzie do odbioru, także nie wiem, pokażę wam, albo wrzucę na społeczność. Tak to będzie wyglądać. Dobra, tak jak mówiłem, przypuszczam, że jak miałem 48 z rana, nie zmierzyłem, to 1,5 cm idzie mi, no nie będzie widać, nie pada taki cień, ale tak jak mówiłem, 48, jak mam 48,5, bo mi się waha 0,5 cm, to albo mam teraz 50, albo 49,5 w ręce. Dlatego o to chodzi i nie gniewajcie się na mnie, że sobie to nagrywam, ale chcę sobie to utrwalić, póki jeszcze mam czas, póki jeszcze mam siły i póki zdrowie mi na to pozwala. Dziękuję i będę kończył. Już teraz mogę powiedzieć, jak w shortach, czyli jak zawsze, never give up, szacunek i pozdrawiam.